Rzeczywiście jesteśmy już w takiej dłuższej oktawie od momentu zakończenia rozstrzygania pierwszego etapu Polskiego Ładu, czyli programu inwestycji strategicznych dla województwa śląskiego. Ponad 2 miliardy 130 milionów złotych zostało w ramach PROMES zadysponowane na wiele inwestycji w województwie śląskim. Dzisiaj rozmawialiśmy z samorządami na temat przygotowania do kolejnego etapu oraz wysłuchania spostrzeżeń i konkluzji po zakończeniu tego etapu pierwszego. W ramach tego drugiego naboru, oprócz tych 3 wniosków skierowanych do wszystkich samorządów, będziemy uruchamiać program skierowany dla gmin, gdzie znajdowały się tak zwane przedsiębiorstwa PGE. Chcemy, żeby te gminy, najczęściej najbiedniejsze, które nie korzystały w ogóle z żadnych inwestycji i możliwości ich realizowania, bo nie starczało też środków, dzisiaj mogły takie inwestycje zrealizować. To bardzo ważne, bo będzie to jeden priorytet, a łączne dofinansowanie bezzwrotne będzie sięgało 98%. Oznacza to, że te samorządy będą chciały tylko zabezpieczyć 2% wkładu własnego. Ja bardzo dziękuję Pani Prezes, Panu Wojewodzie, bo to jednak wkład zespołowy w tych wielu obszarach powoduje, że 2 miliardy 138 milionów złotych na dzień dzisiejszy to dla Śląska gigantyczny zastrzyk finansowy, jeżeli chodzi o inwestycje. Ja to też ostatnio powtarzałem na Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, że ponad 60% tych inwestycji to jest poprawa infrastruktury drogową. A więc bardzo ważna kwestia dotycząca bezpieczeństwa, jakości, płynności przejazdów i też mnóstwo remontów i modernizacji. Z drugiej strony to też wielkie wyzwanie dla samorządu województwa śląskiego, samorządów lokalnych, starostw, ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć jasno, takiego programu nigdy w historii nie było, o takiej skali, o takiej wielkości finansowania. To naprawdę jest gigantyczny skok modernizacyjny. My też tego programu się będziemy z pewnością uczyć, ale z drugiej strony jestem przekonany, że po tym pierwszym rozdaniu i cieszę się z tych zapowiedzi kolejnych edycji, będziemy naprawdę bardzo płynnie po te środki sięgali.